Serwis z życia Kościoła katolickiego. Papież Franciszek przekazał przesłanie do uczestników szczytu G20 w Hamburgu. Napisał, że w sercach i umysłach rządzących i w każdej fazie wprowadzania kroków politycznych należy nadać absolutnie priorytet ubogim, uchodźcom cierpiącym, bezdomnym i wykluczonym. Choć przywódcy G20 reprezentują państwa wytwarzające 90% światowych dóbr i usług, to właśnie to powinno ich zachęcić do głębokiej refleksji, bowiem kraje i ludzie, których głos ma mniejszą siłę na światowej scenie politycznej, cierpią najwięcej z powodu zgubnych skutków kryzysów gospodarczych, za które ponoszą minimalną odpowiedzialność albo żadną, podkreślił papież. Ojciec Święty odniósł się także do trwających wojen. Historia ludzkości także dzisiaj przedstawia szeroką panoramę aktualnych bądź możliwych konfliktów. Wojna jednak nigdy nie jest rozwiązaniem, napisał Franciszek. Za swój obowiązek uważam, aby prosić świat o położenie kresu wszystkim niepotrzebnym masakrom, zaznaczył papież. Chcę poczuć atmosferę TZ, wejść w klimat tygodnia, który się spędza w tej wiosce, zobaczyć, jak wyglądają organizowane tam zajęcia, aby potem zachęcać młodzież do udziału w tych wakacyjnych spotkaniach, mówił o tym prymas Polski Wojciech Polak. W sobotę wyruszy autokarem razem z młodymi archidiecezji gnieźnieńskiej do TZ. Arcybiskup wyjaśnia, że pielgrzymka to kontynuacja wizyty w Polsce braci z TZ i zaproszenie dla polskiej młodzieży do licznego odwiedzania francuskiej wioski ekumenicznej. Prymas Polski podkreśla, że ta pielgrzymka będzie jego pierwszym dłuższym pobytem w TZ i zarazem pierwszym wspólnym wyjazdem wakacyjnym z młodzieżą. Papież przyjął dziś rezygnację kardynała Angelo Scoli z urzędu arcybiskupa metropolity Mediolanu. Powołał na jego miejsce dotychczasowego biskupa pomocniczego tej archidiecezji, Mario Enrico Del Piniego, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Nowy metropolita ukończył studia w zakresie literatury na Uniwersytecie Katolickim Świętego Serca w Mediolanie, a także z teologii patrystycznej na rzymskim Augustianum. Archidiecezja mediolańska to największa pod względem liczby wiernych jednostka administracyjna Kościoła katolickiego na świecie. Liczy prawie 5 milionów osób ochrzczonych na około 5,5 miliona osób zamieszkujących ją. Początkami sięga czasów apostolskich, a za swego pierwszego biskupa uważa świętego Barnabę z połowy pierwszego wieku. W ciągu swojej wielowiekowej historii wydała ponad 40 świętych, 3 błogosławionych, a także 4 papieży. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A już teraz w Polskim Radiu 24 powracamy do dzisiejszej specjalnej debaty jedynki. Marek Pandrzejewski i Krzysztof Renik, witamy ponownie. Naszymi gośćmi są profesor Michał Kleiber, przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Baltic Business Forum. Dzień dobry Państwu. I doktor Olaf Osica, dyrektor w Centrum Analitycznym Polityka Insight. Już nie, ale już nie dyrektor. Nie. Tak, już nie dyrektor, ale ekspert w stosunkach międzynarodowych, współpracownik Polskiego Rady i Polityka Insight. Witamy serdecznie raz jeszcze. Nie odwołajmy się do dźwiękowego cytatu podczas przemówienia na Placu Krasińskiej. Donald Trump nie szczędził ciepłych słów pod adresem Polski. Wskazywał również na znaczenie naszego kraju w Europie. Polska jest geograficznym sercem Europy. Ale co ważniejsze, w Polakach widzimy duszę Europy. Wasz naród jest wielki, bo ma wielkiego ducha, ducha, który jest silny. To miejsce jest raz przekleństwem, raz zbawienne. Kiedyś mówiło się, że Pan Bóg postanowił nam zrobić taki dowcip, pokręcił globusem i powiedział, a Polskę to umieściły między Niemcami a Rosją. Czyli innymi słowy, czy to przekleństwo, czy dobrodziejstwo, to położenie polskim, profesor Kleiber. No przede wszystkim nie było bardzo przyjemne usłyszeć te słowa. Złośliwie mówią oczywiście, że to są polskie kompleksy i że my wyjątkowo jesteśmy wyczuleni na komplementy historyczne. Ale niezależnie od tego, nie przypominam sobie żadnej wypowiedzi zagranicznego polityka w Polsce, która byłaby porównywalna z tym, z tą serdecznością, którą zademonstrował prezydent Trump. To w moim przekonaniu trzeba docenić. Uważa pan, panie profesorze, że rzeczywiście poprzedni prezydenci Stanów Zjednoczonych tak ciepło o Polsce nie mówili? Były przecież wspaniałe przemówienia Ronalda Reagana, George'a Busha, no nawet Baracka Obamy. Myślimy sobie, że dziecko to jest taki inny kawałek czeka, że jest dzieckiem, potem jest jakaś przerwa, jest dorosłym. I że dziecko rozumie, nie wiem, orientuje się, ale pewnie za pokój i nie będzie wiedział,
dzieło zachodzi, tym czasem bycie ofiarą przemocy czy świadkiem, że nie mówię płótni rodzicielskich i porozmów o rozwodzie, tylko naprawdę przemocy, gdzie zagrożone czy życie i zdrowie, gdzie na przykład matka, nie wiem, ściągnięta za włosy po mieszkaniu, tego typu jest bezradna, że to są konsekwencje na całe życie i one są bezwzględne i nie ma tutaj wyjątków i nie jest tak zajedynie, czy to działa tak, a innymi działa, ponieważ to zostało teraz udowodnione, już to wiemy na pewno, jeszcze jakieś 15 lat temu, żeśmy tego nie wiedzieli, teraz wiemy na pewno poprzez zdjęcia mózgu, badania mózgu, zdjęcia tomografii, tych pokoleniach, które odeszły, ale nie odeszły bez powrotu, bo one pozostawiły po sobie wiele i materialnie, i duchowo. I ten duchowy aspekt był często podnoszony, czy podkreślany w tym przemówieniu bardzo mocno. Jakie jest znaczenie tego polskiego ducha we współczesnej Europie, Europie, która przeżywa kulturowo cywilizacyjny kryzys? I doktor, to oczywiście trudne pytanie. Ja muszę powiedzieć, że wczoraj byłem na Placu Prusińskich i miałem okazję słuchać prezydenta Trumpa. No to było fantastycznie wyreżyserowane profesjonalne przemówienie. To niczym nie ujmuje, bo to, co mówił, było bardzo miłe i dobre i można powiedzieć, że jeszcze nigdy żaden polityk obcego kraju nie zrobił tyle dla upowszechnienia polskiej historii, wczoraj Donald Trump, bo był transmitowany to. Ja myślę, że dla niewielu Polaków też to było potrzebne lekarzostwa. Może tak, natomiast pamiętajmy, że to, co my odbieramy, słusznie, tak jak powiedziałem, te emocje polskiej duszy, ale mamy do czynienia z profesjonalnym politykiem profesjonalnego państwa, w związku z czym on oczywiście, rzeczywiście, jak to mówi, widać było, że on jest do tego przekonany, nie czytał przez kartki, nie prompter, ale to mówił. Natomiast to był jednak element bardzo dobrze starannie przygotowanej wizyty, która moim zdaniem, oczywiście ona jest bardzo ważna w tej warstwie duchowej emocjonalnej, ale pamiętajmy, jakby rozróżniamy święto polityczne, którym jest wizyta i tego typu wystąpienia, od polityki, bo to są jednak rzeczy, które nie zawsze ze sobą współgrają. I w jakim stopniu, ja myślę, ta polityka była uprawiana podczas szczytu Trójmorza, którego szczytu gościem honorowym był prezydent Donald Trump. W związku z tym w tym miejscu porozmawiajmy już właśnie o inicjatywie Trójmorza, inicjatywie, którą to inicjatywę zapoczątkowała Polska i Chorwacja. O tej inicjatywie mówili podczas warszawskiego szczytu Trójmorza prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowicz i prezydent Andrzej Duda. Central Europe, mocna i bezpieczna Europa Centralna oznacza mocną i bezpieczną Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone. Inwestycje, handel i rozwój. Rozwój infrastruktury, bezpieczeństwo i niezależność energetyczna. To kolejne tematy. Wszystkie kraje inicjatywy Trójmorza są zarazem krajami Unii Europejskiej i jeżeli mówimy o realizacji polityki spójności, to właśnie w tym aspekcie unijnym na nią patrzymy i chcemy ją realizować także poprzez rozwijanie właśnie infrastruktury na osi północ-południe. Mam przed sobą mapę i tak sobie patrzę właśnie na tę oś północ-południe, u góry te trzy państwa bałtyckie, Estonia, Litwa, a przedtem Łotwa, w środku Polska, no i w ogóle V4, tak? Co jeszcze wchodzi w skład tej grupy? To jest 12 państw, Austria, Słowenia, Chorwacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Naprawdę jest tak, że te państwa łączy tak dużo, że są w stanie stworzyć wspólnotę. Profesor Michał Kreiber. To wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy wspólnotę i o jakim horyzoncie czasowym tu mówimy. Oczywiście problemów w tym regionie jest bardzo dużo. One wynikają z historii. Często bardzo trudne historii pomiędzy poszczególnymi krajami. Historii stosunków pomiędzy poszczególnymi krajami. No tak, bo w międzysłucie dali różni byli. Ale także, i tego nie należy ukrywać, sprzeczności widać dzisiaj. Żeby wspomnieć chociażby jednej bardzo poważnej z punktu widzenia tych planów, które zostały zarysowane. To jest fakt, że Węgry, ale także Czechy, Bułgaria czy Austria także mają inny stosunek do problemu dywersyfikacji energii niż na przykład Polska i na przykład Chorwacja. Więc mówiąc krótko, jest bardzo dużo do zrobienia, żeby te kłopoty nie zdominowały. Oczywiście ta współpraca jest wskazana.
tradycji. Ja uważam, że te mocne stwierdzenia, że oto to nie jest przeciw Unii, tylko dla Unii, ja w to wierzę i jestem przekonany, że to jest bardzo pozytywna inicjatywa, która zostanie doceniona przez kraje starej Unii, chociaż dzisiaj one tego nie za bardzo doceniają. Tak, ale tu rodzi się pytanie, bo my ciągle odwołujemy się do historii, a rodzi się pytanie o wspólnotę interesów, interesów gospodarczych, interesów politycznych, także interesów społecznych. Czy panowie widzą rzeczywiście w tej grupie 12 państw realizujących czy próbujących realizować inicjatywę Trójmorza ową wspólnotę interesów? Doktor Olaf Osice. Czy to, ja myślę, że na ogólnym poziomie pewnie tak, bo wszystkie te kraje zainteresowane są tym, żeby jednolity rynek Unii Europejskiej pozostał otwarty, żeby nie było nowych barier. Myślę, że też te kraje są zainteresowane tym, żeby Polska pozostała na tyle, na ile to możliwe, wspólnym ciałem, tak, żeby te pęknięcia różnym rozwarstwom następowały później. No pamiętajmy, że Bułgaria i Rumunia nie jest w strefie Schengen, więc myślę, że to też jest wspólny interes wszystkich tych państw, żeby też jednym Bułgarów wpełniać do Schengen, chociaż tutaj są problemy innego rodzaju. Natomiast oczywiście, jeżeli schodzimy na poziom konkretnych interesów, projektów infrastrukturalnych, energetycznych, nawet kwestii bezpieczeństwa, to wszystko jest rywalizacja. Czy jest rywalizacja zarówno związana z interesami gospodarczymi poszczególnych krajów, też wynikającymi z tego, że są w innych miejscach, no dla Rumunii, Bułgarii, w tym odniesieniu oczywiście jest Morze Czarne, to co tam się dzieje, to jest inna obecność rosyjska w regionie Morza Czarnego, zwłaszcza po aneksji Krymu, inaczej powiem trochę na Bałtyku. Na pewno też jest tak, że te poszczególne kraje rywalizują też o środki z Unii Europejskiej, to jest też oczywiste, więc ja jak patrzę na tą inicjatywę, to uważam, że wszystkim jej taką jedyną wymierną efektem jest to, że jest to formą dyskusji prezydentów i że się mówi o pewnych wspólnych problemach oczywiście, ale przełożenie tego na konkretne projekty będzie bardzo trudne. To jest normalne, że główny problem tych właśnie państw polega na tym, że kraje starej Unii, jądro Unii powiedziało, proponujemy wam na przyszłość Europę dwóch prędkości. Jak spojrzymy na tę mapę, to w tej drugiej prędkości znalazł. Tak, no można by to oceniać, że jest to bardziej równe podział obowiązków. Natomiast no, na pewno nie jest to jeszcze różowy obraz i na pewno jeszcze jest tutaj wiele do zrobienia. Ja bym powiedziała w formie pewnego rodzaju anegdoty. Kilka dni temu zupełnie nie wiem, dlaczego to spadło na mnie, dlaczego ktoś wpadł na pomysł, żeby zadzwonić do mnie. Mianowicie zadzwoniła babcia nowo narodzonego dziecka, która jest kobietą no jeszcze młodą, absolutnie czynną zawodowo, i tam w tej rodzinie zdarzył się taki oto przypadek, że matka po urodzeniu dziecka poważnie zachorowała i musiała się znaleźć w szpitalu. Pieniądze i ta babcia na NATO, środki przeznaczone przez poszczególne państwa nagle gwałtownie wzrosły, co nie jest do końca prawdą, bo one rosną rosły już wcześniej, zresztą o tym mówił też prezydent Obama, choć może nie tak, nie w takich słowach. No ja to troszkę odczytuję inaczej, to znaczy ja w ogóle sceptycznie, co to znaczy obrona cywilizacji. Prezydent Trump mówił o wartościach, jakie łączą Zachód, no ale tutaj jego przeciwnicy mogliby moim zdaniem nie bez racji pokazać, że on sam tych wartości nie do końca chce bronić. Poszanowania dla kobiet, poszanowania rządów prawa, to już są szczegóły, ale prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, walczymy przeciwko radykalnym islamskim terrorystom. To jedna ze stron, bo on mówi także, że o tych niebezpieczeństwach przychodzących z południa i ze wschodu, prawda? Nie bardzo wiadomo, który wschód też ma na myśli. I pytanie, co za tym pójdzie, to znaczy, czy jest długofalowa strategia i jaka jest ta długofalowa strategia, bo ja przypomnę, że przez 6 miesięcy prezydentury Trumpa mieliśmy już bardzo wiele wolt dokonanych, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. I w stosunku do Rosji, i w stosunku do Chin, które na początkowo Trump stosunku do Rosji była wolta, bo wydaje się, że tutaj prezes jest tak raczej Trump konsekwentny. W jakim sensie? Ja widzę, że żąda wycofania się z Ukrainy. Teraz mówi o tym, że tutaj trzeba jednak tworzyć Trójmorze, czyli pewną też przeciwwagę dla Rosji. To jest konsekwencja. Ja widzę to inaczej, bo przecież jeszcze w kampanii prezydenckiej słyszeliśmy o wielkim dealu, który miał zostać podpisany z
jakby ustalony z Władimirem Putinem. Prezydent w czasie kampanii mówił, no mówi o nim pozytywnie, o prezydencie Rosji, ponieważ on o mnie także ciepło się wyraża. I jeszcze amerykańskie media niedawno podawały, że prezydent Trump był gotowy znieść sankcje wobec Rosji, sankcje amerykańskie. Relacje medialne, fakty to jest... No, komuś musimy wierzyć, a to są informacje, które podawał media czerpały na podstawie tego, co mówił choćby Dan Fried, czyli dawny ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, także pracownik administracji Busha i Obamy, wcześniej Clintona. Więc tutaj dostajemy sprzeczne sygnały, ale to także dlatego, że wokół samego prezydenta są ludzie, którzy mają różne poglądy na politykę zagraniczną. Wydaje mi się, że Steve Bannon, Jared Kushner, a także sekretarz obrony James Mattis, to są, mówi się o różnych środowiskach, które się wokół prezydenta ścierają. I teraz ja nie widzę jeszcze po tych 6 miesiącach prezydentury jakiejś jasnej polityki zagranicznej. Przypomnę, że prezydent Trump w jednej z pierwszych decyzji wycofał się z porozumienia transpacyficznego, które wzmacniałoby pozycję Stanów Zjednoczonych w rejonie Dalekiego Wschodu, a teraz zwraca uwagę na to, że trzeba sobie radzić z Koreą Północną. No i pytanie, jak zachowają się sojusznicy Stanów Zjednoczonych po tym, jak prezydent natychmiast wycofał się z tego porozumienia o wolnym handlu wymierzonego przeciwko, w pewnym sensie przeciwko Chinom i jednoczącego region ze Stanami Zjednoczonymi. Więc tutaj jest wiele niekonsekwencji. Pytanie do doktora Marka Kawy, czy jest spójna polityka, wizja polityki zagranicznej prezydenta Trumpa, szczególnie w zakresie europejskim? Preferuję takie podejście konserwatywne, to znaczy, że Departament Stanu zawsze będzie prowadził ujednoliconą politykę mocarstwową, tak, prowadzącą do równowagi, gdzie jednak tutaj tym odniesieniem będą Stany Zjednoczone, a wybieranie środków, tak, czy pewnego anturażu, to jest kwestia potyskiwanego prezydenta. Oczywiście parę kwestii że powiedzmy, oddzielimy kampanię wyborczą, tak, zależy Trumpa od już realizacji pewnej wtedy to jest zadanie poświęcenia polityki. Choćby ta pierwsza wizyta na Bliski Wschód, tak, wzmocnienie dawnych sojuszy, to nie były jakieś nowe sojusze, raczej dawne. Chiny tak naprawdę są już ostraszone w kampanii wyborczej, później spotkanie na Florydzie w Mar-a-Lago raczej pokazywało, że Trump się zachowuje typowo biznesmen, tam gdzie trzeba użyje pragmatycznych narzędzi i nie przekroczy jakichś czerwonych linii. Jedynie ma pewne kwestie, które i myślę, że w taki sposób ułoży sobie tę konstelację różnych kursów na szachownicy, aby dojść do celu. Ta wizyta dzisiaj układa się w pewną przemyślaną całość. Trump obserwował wcześniej, odniósł się wcześniej do Unii Europejskiej, do Zachodu, do pewnej stagnacji i to przejście osi braku wschód, być może na północ, południe, gdzie ten sążeń, powiedzmy, odwołując się do tej koncepcji ubóstwa, ja nie rozumiem tego, po czym się intermarium liczy i ogląda, bo to, że się dało te pieniądze, to nie południe, znaczy, że te pieniądze zostały spożytkowane na potrzeby, ale to zostanie zrealizowane, to pewien argument dla zmobilizowania Europy Zachodniej, to on globalnie odsunięcia pewnego ale czy wyciągać dzieci z prawdziwej biedy? Ja takiego przekonania nie mam i myślę, że warto by było nie, w ogóle absolutnie nie myślę o dawaniu pieniędzy. Prezydent Trump na konferencji prasowej powiedział, mocno popieram ideę Trzymorza, także dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, abyście nigdy nie byli szantażowani energetycznie przez jednego dostawcę. Możemy wrócić do tego pytania, które doktor Pawłowski postawił na początku. Jakie interesy skłoniły prezydenta Stanów Zjednoczonych do przyjazdu? Czy to może być tak, jak mówił też prezydent Duda, że
to jest koncepcja win-win, że tutaj obaj partnerzy mogą na tym strategicznym porozumieniu zyskać. Nie, 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 no to zależy, bo mówimy o tej koncepcji Trójmorza, prawda? I tym związku, jeśli się nie mylę, 12 państw. No to jest tak, że jak spojrzymy na mapę, to możemy sobie różne konfiguracje ustalać, prawda? I łączyć różne kraje w takie mniej lub bardziej widowiskowe grupy. Kiedyś, nie tak dawno, taką grupą, o której bardzo wiele się mówiło, były państwa BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka, jako takie wschodzące gospodarki, które razem mogą próbować zmienić ładło polityczne. No, nic z tego nie wyszło, bo mimo pewnych wspólnych interesów te kraje jednak chyba więcej różni niż łączy. No i teraz pytanie, jak jest w przypadku państw Trójmorza? Czy za tą deklaracją, za tą nazwą rzeczywiście pójdą jakieś konkretne deklaracje? Pytano na konferencji prezydent Trump, kiedy moglibyśmy podpisać kontrakt na dostawy gazu w Polsce? No właśnie, prezydent Duda słusznie powiedział, że to nie prezydenci i nie w ten sposób negocjują tego rodzaju deklaracja rządzejsza. Widać wolę, zatem można mogą pójść deklaracje. I oczywiście to jest jeszcze element kontynuacji polityki z czasu Baracka Obamy, zgoda na eksport amerykańskich surowców. No pytanie jest, i tutaj już pytanie jest do specjalistów, o koszty tego, o możliwości przetwórcze Polski przyjmowania tego surowca, no i o możliwości Amerykanów, które wiemy są bardzo duże. Innym pytaniem jest jeszcze pytanie o konsekwencje polityczne. Pan prezydent Trump jednocześnie, znowu odwołam się do jego Twittera, który jest ważnym środkiem komunikacji, pisze wczoraj o tym, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w bardzo wiele niekorzystnych porozumień handlowych. O tym zresztą mówi bardzo często, krytykuje na przykład relacje handlowe z Niemcami Stanów Zjednoczonych. No ale co to znaczy? To znaczy, na co się to przełoży? Prezydent Trump mówi, nie powinniśmy takich związków handlowych kontynuować tego rodzaju relacji. No ale przecież nie jest tak, że Polska negocjuje porozumienia handlowe samodzielnie, tylko w ramach Unii Europejskiej. Więc co to znaczy dla całości, jaką stanowi Unia Europejska? I tutaj ten wątek relacji z Niemcami jest bardzo istotny. Pan tu powiedział o tym, że pierwsza wizyta Trumpa wzmocniła stare sojusze. No w przypadku Europy to się nie sprawdza. Tutaj w krajach europejskich, takich jak Francja czy Niemcy, ta wizyta była oceniana bardzo negatywnie. No właśnie, bo dlatego może, że pojawia się tak, że Stany Zjednoczone budują teraz ten układ geopolityczny na dawnym sojuszu z Izraelem, z Wielką Brytanią, a tym trzecim filarem może będzie Polska. Doktor Marek Kawa. Tak, to potwierdza tę koncepcję pewnego zmiany paradygmatu, o której wspominałem. Proszę też zauważyć, że Trump ma zapowiedzi, na razie zrezygnował tylko z TPP, czyli tego przesunięcia, które zapoczątkował Obama, czyli wejścia w basen Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku. I na razie mimo dużych zapowiedzi przedwyborczych nie wycofał się z nafty, nie wycofał się na razie z innych umów, które w jakiś sposób umowa jeszcze z Unią Europejską nie została podpisana, więc tutaj jakby miał ułatwione zadanie. Ale wydaje mi się, że tutaj się właśnie wykluwa ta dzisiejsza wizyta, jest jakiś rodzaj zmiany tego paradygmatu i pokazania nam, że toczy się, że jest to ważny moment, że karty są w grze i które zostaną postawione, to jest właśnie ten okres. No i jest kwestia tego właśnie, jak Trójmorze, jak ta idea ma być realizowana z korzyścią dla nas, jeżeli chodzi o sferę gospodarczą, energetyczną, każdą inną, prawda? Bo to jest chyba pytanie zasadnicze. No prezydent Duda dzisiaj na konferencji pytany o kwestię tego, czy Polska mogłaby się stać hubem gazowym dla Trójmorza. No powiedział, że jak najbardziej popiera tę ideę. Pytanie, czy właśnie inne kraje mogą być też tym zainteresowane i czy my infrastrukturalnie będziemy w stanie szybko tę ideę wcielić w życie? Doktor Pawłus. To jest oczywiście chyba najważniejsze pytanie, bo jeżeli ktoś podnosi kwestię, nie wiem, rozbudowy infrastruktury, polepszenia połączeń drogowych i różnego rodzaju innych pomiędzy krajami tej części Europy, no to trudno się z tym nie zgodzić. To jest oczywiście rozwiązanie jak najbardziej korzystne i trzeba je wspierać. Ważne jest to, żeby i tutaj odwołam się do tego, co pan powiedział, że Polska mogłaby być jakimś takim filarem, jednym z trzech, powiedzmy, nowego układu sił.
to byłoby bardzo moim zdaniem niebezpieczne i jednak błędne, bo lepiej mieć, pamiętać o tym, że przyjaciół należy mieć jak najbliżej siebie i że Polska, mimo wielkich postępów i rozwoju, jakiego dokonała w ciągu ostatnich 28 lat, to nie jest państwo, które jest w stanie sobie samodzielnie radzić z wyzwaniami współczesnego świata. Nie tylko zresztą Polska. Takie kraje jak Francja czy Niemcy także. Jest takie powiedzenie, które mówi, że w Europie są tylko dwa rodzaje krajów. To są kraje małe i te, które jeszcze nie zdały sobie z tego sprawy. Tu Polskie Radio 24, zbliża się północ. Czas na informacje. Ewa Porobiec, zapraszam. Syria, Ukraina i przestępczość cybernetyczna to najważniejsze tematy, o których rozmawiali prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych. Pierwsze osobiste spotkanie Władimira Putina i Donalda Trumpa odbyło się w Hamburgu na marginesie szczytu G20. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Rozmowa prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych trwała blisko 3 godziny i o jej rezultatach poinformował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. W moim odczuciu potwierdziło się, że prezydenci rosyjski i amerykański kierują się głównie interesami narodowymi swoich krajów i rozumieją te interesy jako poszukiwanie korzystnych porozumień, a nie jako rozgrywanie konfrontacyjnych scenariuszy czy szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma. Problemy stawiać na równym miejscu. Według szefa rosyjskiej dyplomacji Moskwa i Waszyngton porozumiały się w sprawie zawieszenia broni w południowych prowincjach Syrii. W ramach uregulowania konfliktu na Ukrainie Waszyngton powołał specjalnego pełnomocnika, który będzie utrzymywał łączność z Moskwą i Kijowem i w najbliższym czasie uda się do Rosji na konsultacje. Trzecim tematem rozmów Putina z Trumpem była walka z przestępczością cybernetyczną, w tym z międzynarodowym terroryzmem w tej sferze. Dodatkowo Moskwa i Waszyngton powołają specjalną grupę roboczą, która zajmie się wyjaśnieniem oskarżeń padających pod adresem Rosji, a związanych z ingerencją rosyjskich służb w procesy polityczne w Stanach Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem w starciach z agresywnymi demonstrantami protestującymi przeciwko odbywającemu się w Hamburgu spotkaniu przywódców G20 obrażenia odniosło dotychczas 196 policjantów, podała stacja telewizyjna N24, powołując się na źródła policyjne. Wieczorem rozpoczęła się kolejna demonstracja, stanowiąca zdaniem policji zagrożenie dla bezpieczeństwa w mieście. Prawie 1000 uczestników zjawiło się na wiecu zorganizowanym pod hasłem Rewolucyjna demonstracja anty-G20, podała agencja DPA. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w czasie swojej wizyty w Warszawie potwierdził de facto gwarancję bezpieczeństwa dla Polski wynikającą z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Andrzej Duda w TVP Info odniósł się w ten sposób do przekazanej przez Donalda Trumpa informacji, że gwarancje bezpieczeństwa nie były bezpośrednim tematem ich rozmowy. Zdaniem prezydenta Dudy treść wystąpienia na Placu Krasińskich nie budzi najmniejszych wątpliwości co do stanowiska amerykańskiego prezydenta. Stany Zjednoczone są naszym wielkim sojusznikiem, największa armia świata, najsilniejsze mocarstwo. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyszedł tu, w Polsce, w Warszawie i powiedział do całego świata, że gwarantuje de facto bezpieczeństwo Polski, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest niezwykle istotny, obowiązuje. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest jednym z jego najważniejszych zapisów. Mówi on, że atak na jedno z państw NATO ma być odbierany jako atak na wszystkie kraje członkowskie. Podczas kilkunastogodzinnej wizyty w Warszawie Donald Trump spotkał się z prezydentem Dudą, wziął udział w szczycie państw Trójmorza i wygłosił swoje pierwsze publiczne przemówienie poza granicami USA. Z Warszawy udał się do Hamburga na szczyt G20. Firmy i instytucje z Polski i Chorwacji podpisały w Warszawie 5 pierwszych umów o współpracy w ramach tzw. inicjatywy Trójmorza. W krótkiej uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli prezydenci obu krajów, Andrzej Duda i Kolinda Grabar-Kitarowicz. Sama inicjatywa Trójmorza to przedsięwzięcie gospodarcze, dzięki któremu ma być możliwy rozwój krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Chodzi o nowe drogi, trasy kolejowe, połączenia morskie, a także połączenia energetyczne. O szczegółach Wojciech Cegielski. Umowę o współpracy podpisały Ministerstwa Gospodarki Morskiej Polski i Chorwacji, porty w Szczecinie, Świnoujściu i Rijece oraz prywatne firmy transportowe i logistyczne z obu krajów. W sumie w ramach inicjatywy Trójmorza na realizację czeka 157 projektów o łącznej wartości 4.
35 miliardów euro. To nowe drogi, połączenia kolejowe, morskie, ale także połączenia energetyczne. Jeżeli ktoś z północy, choćby nie wiem, ze Szwecji czy z Danii, będzie mógł łatwiej dojechać do Chorwacji przez Polskę czy do Rumunii, to chyba właśnie o to chodzi w Unii Europejskiej, żeby ta komunikacja była jak najłatwiejsza. Przekonuje prezydent Andrzej Duda, a chorwacka prezydent Kolinda Grabar-Kitarović dodaje, że konkurencyjna gospodarka to równocześnie poprawa życia obywateli. W efekcie powstaną nowe miejsca pracy. Chodzi tu zwłaszcza o młodych obywateli, aby nie musieli wyjeżdżać do pracy w innych krajach. Państwa Trójmorza chcą szukać finansowania dla projektów infrastrukturalnych zarówno w następnym wieloletnim budżecie Unii, jak i w funduszach spoza wspólnoty. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Według ekspertów do utrzymania ratingu przyczyniły się solidne fundamenty makroekonomiczne wspierane przez silną politykę monetarną oraz zdrowe działania sektora bankowego. Jak szacuje Fitch, PKB Polski wzrośnie w tym roku o 3,3% w porównaniu do 2,7% w 2016. Do utrzymania aktualnego ratingu przyczyniło się także rekordowo niskie bezrobocie, a także zwiększone dochody gospodarcze gospodarstw domowych otrzymujących pieniądze z programu 500+. Jeszcze prognoza pogody: w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu, miejscami burze, jedynie na krańcach północno-wschodnich bez opadów. W południowej połowie kraju suma opadów od 10 do 25 mm. Nad ranem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, 13 w centrum do 17 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, początkowo w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po północy w Polskim Radiu 24. Czas na audycję Społeczeństwo Obywatelskie. Reaktywacja. Maciej Woźniakiewicz. Społeczeństwo Obywatelskie. Reaktywacja. Czym jest naprawdę społeczeństwo obywatelskie? Jakich potrzebuje podwalin, żeby było prawdziwe i trwałe? Żeby nie łączyło się w celach ulotnych, mało ważnych czy z gruntu fałszywych. Takie społeczeństwo musi mieć w swoim fundamencie prawdziwe wartości. Wtedy zwycięstwo celu jest pewne, a budowla trwała. Dotyczy to małych i dużych celów, a podstawą jest drugi człowiek. Nie ja, lecz ten, który stoi obok mnie i czasem milcząco prosi o pomoc. Sobotni ranek, 1 lipca, Warszawa. Wokół Stadionu Narodowego z autobusów i tramwajów wysypują się setki ludzi. Na hali stadionu wkrótce zbiera się ich około 50 tysięcy. Dziś stadion i murawa zostały udostępnione niezwykłym zawodnikom. Są wśród nich także osoby na inwalidzkich wózkach. Ale mecz nie rozgrywa się na fizycznej murawie. Murawą jest wnętrze człowieka, na którym ma się budować coś bardzo trwałego. A celem ma być drugi człowiek. Fundamentem zaś jest sam Jezus Chrystus, który przychodzi na tę murawę ze swoimi wartościami, miłością do Boga i do człowieka. Jezus na stadionie to podstawa tego wielkiego, stadionowego społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z tych, który był i jest animatorem tego społeczeństwa, jest pan Marcin Zieliński, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Witam cię, Marcinie, w studiu gorąco. Witam serdecznie. Ja nazywam się Maciej Woźniakiewicz i właściwie zacznę od takiego pytania. Co właściwie zdarzyło się na tym stadionie 1 lipca? Poza spektakularnymi uleczeniami, których było, z tego co wiem, około 6. No, to pewnie wszystko będzie można zweryfikować z czasem. Są rzeczy, które można zweryfikować szybciej, a rzeczy też, które dopiero można zweryfikować, kiedy wraca się do lekarzy. No, co wydarzyło się? Były to ogólnopolskie rekolekcje, na które zjechało się kilkadziesiąt tysięcy osób z całego kraju. Ludzie przyjechali pewnie w różnych intencjach, jak na takie zbiorowe spotkanie. Jedni przyjeżdżają... Znaczy, nie pozwolę ci przerwę. Tak. My to wszystko wiemy, to tak. Są takie oficjalne słowa. Tak. Ale co się zdarzyło w sercach ludzkich?
Ja mogę powiedzieć o sobie na pewno. No właśnie, co u ciebie się zdarzyło? No dla mnie przede wszystkim był to wielki też zaszczyt i radość, że mogłem uczestniczyć w tych rekolekcjach, też jako osoba, która dzieliła się swoim świadectwem. Dzieliłem się moim doświadczeniem spotkania z żywym Bogiem, które jakby wywróciło moje życie do góry nogami. Więc dzieliliśmy się Słowem Bożym, modliliśmy się z ludźmi, którzy podczas tych konferencji, podczas tych modlitw doświadczali takiej żywej obecności Pana Boga, tego, że On jest prawdziwy, że On żyje. Niektórzy doświadczali radości, tak jak rozmawiałem z ludźmi później, radości, której może już dawno nie doświadczyli w swoim życiu. Niektórzy doświadczyli fizycznego dotknięcia przez uzdrowienie, na przykład bóle, które gdzieś były już wiele lat w ich ciałach. Spotkałem jedną panią, która gdzieś tam mnie zaczepiła w przerwie i powiedziała: Marcin, po tej modlitwie ja nie mogę wyczuć guza, który był wyczuwalny od wielu lat. I dzieliła się taka pełna radości tym świadectwem, więc pewnie takich historii było więcej. Było więcej. Tam był i pusty wózek, który stał pod tym całym proscenium, który już nie, przestał być potrzebny, przynajmniej na ten moment, ponieważ ktoś, kto wstał, a z urodzenia nie chodził, miał nadzieję, że potem coraz bardziej, godzina po godzinie, dzień po dniu będzie się mu poprawiać. Proces się jak gdyby zaczął. Tak. Uzdrowienie czasami jest procesem, czasami dzieje się natychmiast. Mamy wiele takich świadectw, które można sprawdzić subiektywnie od razu, jak na przykład ktoś ściąga okulary po takich spotkaniach. I właśnie taki przypadek też był na stadionie właśnie 1 lipca. Tak, no my doświadczamy takich świadectw bardzo często. Ludzi, którzy dzielą się tego typu historiami, jest wiele, jest dużo. Także no jest to takie świadectwo na to, że Pan Bóg dzisiaj żyje, działa i nic się nie zmieniło. I tworzy to społeczeństwo, bo właściwie nie tworzy się ono tak z niczego. Tak. Każdy, kto przyszedł, miał jakiś tam swój wewnętrzny impuls po to, żeby zaistnieć, żeby się otworzyć, prawda? Myślę, że tak, że każdy przyszedł z jakimś własnym nastawieniem. Jeden może dla sensacji, bo to nie wiadomo, co w sercach ludzkich jest, ale pewnie większość tych osób, które tam się zjawiły, przyszły z nastawieniem na żywe spotkanie z Bogiem. Właśnie, jeśli sensacja towarzyszy czemuś, co gdzieś tam jest zakorzenione głęboko, to chyba nic drożnego. Myślę, że każdy powód jest dobry, żeby spotkać się z Bogiem i liczy się to, co faktycznie człowiek wyniesie z tego spotkania. A jaki jest powód, to są drugorzędne sprawy. Marcinie, dawałeś dużo świadectw na scenie. Powiedzmy, przypomnij, a właściwie to ja chcę przypomnieć, muszę Państwu wiedzieć, że Marcin bardzo dużo jeździ po Polsce, jest zapraszany za granicą, nie tylko w Europie, ale do Stanów Zjednoczonych. No tak, dopiero co wróciłem ze stadionu, na stadion pojechałem prosto z lotniska ze Stanów Zjednoczonych. A tam poproszono Cię o co? No również, żeby podzielić się rekolekcjami, by podzielić się swoim świadectwem, swoim doświadczeniem Boga. A jak dotarła wieść o Tobie tam? Rok temu byłem pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, no i tam ludzie doświadczyli również uzdrowień fizycznych, no ale przede wszystkim myślę tego, że to Słowo Boże dotykało ich serc. I to jest tak naprawdę cel sam w sobie. Uzdrowienie jest tylko znakiem tego, że... To jest ta podwalina, która tworzy to właśnie społeczeństwo, prawda? No dokładnie. Myślę sobie, że to jest widoczny znak działania niewidzialnego Boga właśnie przez uzdrowienie. To jest taka wędka, którą Pan Bóg przyciąga ludzi dzisiaj po to, by otworzyć ich serce na słuchanie Słowa Bożego, które zmienia nasze życie. No tak, tak samo jak przecież też robił cuda. Chrystus nie przyszedł po to, żeby robić cuda, ale te cuda były jakby... przekonywały o tym, że On potrafi robić wszystko, potrafi przejąć materię, potrafi robić coś, co jest w ludzkim umyśle normalnie niepojęte. Dokładnie. Powiedz mi, bo Ty jeżdżąc po Polsce, właściwie skończyłeś Akademię Wychowania Fizycznego i co? Nie pracowałeś nigdy jako... Akurat w tym zawodzie, że tak powiem, nie, ale no, pracuję cały czas jeszcze w firmie odszkodowawczej, staram się jakoś dzielić to życie zawodowe z tym, co robię, aczkolwiek no, zaproszeń jest coraz więcej. No i myślimy, jak to wszystko połączyć, podzielić tak, żeby można było poświęcić się temu, do czego Pan Bóg mnie wzywa, jako świecką osobę. Jeździsz dużo, tak? No praktycznie 2-3 razy w tygodniu od jakiegoś tam już ponad roku. Jeżdżę po całej Polsce, po 10 krajach już teraz. Zaproszenia są jeszcze z innych krajów, więc myślę, że przyszły rok też będzie takim rokiem, w którym będę mógł wejść właśnie w te zaproszenia z narodów, w których jeszcze nie byłem, bo to są naprawdę odległości dość duże. Są i z Nowej Zelandii zaproszenia, z Madagaskaru, z różnych miejsc, gdzie... No proszę, aż tak się ta wieść o Tobie rozniosła. Myślę, że o Panu Jezusie, który działa
przeze mnie, bo ja tu nie chcę nigdzie stać w środku tego wszystkiego. No tak. Trzymać pokorne serce, bo to Pan Jezus ma być głoszony, a nie żaden inny człowiek. Ale jak Pan Bóg używa, posługuje się ludźmi, to jest to dla mnie wielka, wielka radość, że mogę być taką osobą, przez którą to się dzieje. A powiedz mi, jakie realne efekty poza uzdrowieniami, no to jest w ogóle spektakularne i to jest nieulegające dyskusji, ale tworzy takie spotkanie. Czy ludzie po takich spotkaniach stają się lepsi, gromadzą się w jakichś konkretnych celach, czerak oczywiście otwarcie się na drugiego człowieka, na pomocę dla niego. I na tym tle chciałbym zadać też pytanie, jak to jest, jaka jest różnica między polskimi i Polakami, na przykład Amerykanami. Znaczy, ja akurat jechałem do Polonii, więc Polonia jest, myślę, podobna i w Polsce, i za granicą, tak? Polacy mają otwarte serca, są ciepli. Aczkolwiek to, co mnie uderzyło, kiedy pojechałem do Stanów Zjednoczonych, to, że Amerykanie naprawdę sprawiają takie wrażenie bardzo otwartych ludzi. Policjanta, którego pytałem o drogę, jakby mógł, to by mnie tam zawiózł, miałem takie wrażenie. Ale to też jest kraj oparty na wartościach chrześcijańskich, tak? To jest kraj, który jest oparty na Biblii, był stworzony z taką wartością, więc myślę, że to są tego owoce. Więc myślę sobie, że to, o czym mówimy tutaj, że kraj, społeczeństwo musi być otwarte, jakby oparte na tej wartości, która jest niezmienna, którą jest Słowo Boże, którym jest Chrystus, bo to jest fundament, który jest niezmienny, który sprawia, że różne rzeczy się zmieniają, przemijają, ludzie się zmieniają. Ale ci, którzy są oparci na fundamencie Bożego Słowa, kraje, które są oparte na tym fundamencie, myślę, mogą przetrwać. No to, co było niepokojącego, co dla mnie też, co zauważyłem, pojechałem do Nowego Jorku i akurat trafiliśmy na paradę homoseksualistów, tak? To było wielotysięczne zgromadzenie ludzi, którzy z całych Stanów Zjednoczonych zjechali się po to, by gdzieś pokazać tą swoją różność, tą swoją inność, jak to nazwać, i zamanifestować. Zamanifestować to i pokazać, że no my nie chcemy tych wartości fundamentalnych. I to jest trochę niepokojące, że nie wiesz, gdzie ta granica jest, kiedy oddalasz się od Bożego Słowa, od fundamentu, który jest trwały. I nie wiesz tak naprawdę, gdzie się to wszystko skończy, bo na małżeństwach homoseksualnych wcale się nie skończy. To idzie dalej. I niestety no, to jest strach patrzeć na to, w którą stronę ta cywilizacja idzie, która oddala się od tych wartości chrześcijańskich. A jeśli Pan jeszcze pytał mnie o to, jakie są owoce takich spotkań. My mamy we wspólnocie w Skierniewicach osoby, które przez to, że spotkały Boga na takim spotkaniu, jak wydarzenie na stadionie, zmieniają się ich życie. Oni wracają do pracy. Mamy takiego człowieka, który jest szefem wielkiej korporacji, firmy. I po takim spotkaniu, gdzie Pan Bóg dotknął jego serca bardzo mocno, zniknęła depresja z jego życia. Pracownicy zaczęli pytać, co się stało z naszym szefem, że on nas teraz szanuje. On traktuje nas właściwie. Jego żona przyszła powiedzieć, co się stało z moim mężem, który zwraca więcej uwagi na mnie, na dzieci. Więc to są zmiany, które dotykają też takich lokalnych jednostek rodziny, tych najbardziej myślę, cennych i wartościowych. Przeczytałem, że przywróciłeś wzrok kobiecie, która przez 50 lat nie widziała na oko, a na drugie oko była tak słaba, że w ogóle nawet w okularach nie potrafiła czytać. Możesz nam coś o tym powiedzieć? No tak, przede wszystkim zrobił to Pan Jezus. Ja no nigdy tak. Tego nie przypisuję sobie, ale mieliśmy świadectwo, ono jest nagrane. W okolicach Szczecinka to się stało, zaproszenie jednego z księży, tam pojechałem, proboszczów. No i modliliśmy się za ludzi. No i mamy nagrane właśnie to świadectwo na wideo, kiedy przychodzi po Pani po modlitwę. My, tak jak Pan Jezus powiedział, że będziemy kłaść ręce na chorych i w Jego imię będziemy widzieć, jak chorzy są uzdrawiani. Pamiętam, jak położyłem ręce na tej Pani, pomodliłem się za jej oko, bo powiedziała, że nie widzi, i spytałem po modlitwie, czy coś się dzieje. I ona była dość zdziwiona, ponieważ właśnie zauważyła, że coś się dzieje z jej okiem, że zaczęła widzieć. Dostałem też, chwilę później się jeszcze za nią pomodliliśmy i dostałem od niej wiadomość, że kiedy wracała do domu, była w takim szoku, że widzi normalnie pasy, widzi te rzeczy, które dla nas są normalne, a dla niej było niemożliwe do dostrzeżenia bez okularów, nawet na to słabiej widzące oko, więc jedno i drugie oko zaczęło widzieć na tyle, że mogło normalnie funkcjonować, więc to się stało.
No i to było takim poruszającym świadectwem tego, co Pan Jezus zrobił. Ale to nie tylko to, bo szereg innych rzeczy. Ludzie się podnoszą z wózków, leczysz kolana. Mówiłeś kiedyś o swojej znajomej z Akademii Wychowania Fizycznego, bo kiedy odczułeś ten charyzm w sobie? Ja modlę się o większe rzeczy, żeby Pan Bóg robił wspaniałe rzeczy w moim życiu przez tę posługę. Ja osobiście jeszcze nie widziałem, żeby na mojej posłudze ktoś wstał z wózka. Mam nadzieję, że to jest kwestia czasu. Ale no, na przykład na Akademii Wychowania Fizycznego faktycznie widzieliśmy, jak była uzdrowiona pani lekarz, pani doktor, która usiadła koło mnie i której zacząłem mówić o tym, że Jezus uzdrawia. I nawet nie zdążyliśmy się pomodlić, jak poczuła uzdrowienie w swoim kręgosłupie i poczuła to, że coś zaczyna dziać się z jej kręgosłupem, kiedy ja jej opowiadam o Jezusie, który żyje. I poczuła wielkie mrowienie, więc jej medyczna głowa była trochę zdruzgotana, bo nie mogła sobie tego... próbowała sobie to wszystko logicznie wytłumaczyć, ale nie umiała. A siedziała koło mnie dlatego, że nie mogła już zrobić kroku więcej przez przepukliny w kręgosłupie. No i po tej rozmowie, kiedy wstała, ból jak ręką odjął, po godzinie ją spotkałem, nie mogła w to uwierzyć, co się stało. No i miała sprawny kręgosłup, także takich historii jest wiele. I one pokazują właśnie, że Pan Jezus jest żywy, że czyni te same rzeczy dzisiaj. No tak. Teraz powiedziałeś o takim urywku z Ewangelii, że tym, którzy uwierzyli takie rzeczy, to jest Marek chyba, tak? Tak, Marek 16 rozdział. Tak, że będą jeść, pić, nawet choćby coś zatrutego zjedli, nic im nie będzie. No i że będą ręce nakładać i tego. Takie znaki. Ale powiedz mi, jest tylu katolików dookoła. A tylko niektórym się wydarzają takie rzeczy. No bo tylko niektórzy ściągają Biblię z półki, zaczynają ją czytać i zaczynają ją żyć. Niestety to jest nasz problem, naszej cywilizacji, naszej kultury, że z jednej strony to jest wielkie błogosławieństwo, że żyjemy w kraju, który jest wychowany w tej tradycji katolickiej, chrześcijańskiej, ale z drugiej strony no, my przywykamy do tych tekstów, słuchamy ich tylko może w kościele jednym uchem, jak się nam uda skupić. I tak naprawdę w tygodniu tym słowem nie żyjemy. Więc to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tych rzeczy nie widzimy, ponieważ nie żyjemy Bożym Słowem na co dzień. Gdybyśmy zaczęli je czytać każdego dnia, żyć tym Słowem od poniedziałku do niedzieli, no to te rzeczy stałyby się dla nas coraz bardziej powszechne, bardziej realne. I myślę sobie, że to jest klucz. Musimy wrócić do czytania Bożego Słowa, które jest zakurzone na naszych półkach. Musimy inaczej zacząć spoglądać na drugiego człowieka, bo to jest chyba podstawą, prawda? Te dwie wartości, miłość Boga i miłość człowieka, to jest to, co próbuje nam przekazać Pismo Święte. No, dokładnie, no to jest najważniejsze przykazanie. Kiedy ktoś spytał Jezusa, co jest najważniejsze w całym prawie Bożym, on powiedział, będziesz miłował Boga i będziesz miłował człowieka. I nie da się kochać Boga, nie kochając drugiego człowieka. To jest widoczny znak, to, że kochasz drugą osobę, tych, których znasz, a Jezus nawet mówi, tych, których nienawidzisz. Tak? Ci, którzy cię krzywdzą, że to powinno być znakiem rozpoznawalnym. Bo Ewangelia nie jest prosta. Ewangelia nie jest pójściem na skróty. Ewangelia jest ciasna. Myślę, że trzeba kochać potencjalnie, mówię, w tym tego złego człowieka, w którym widzisz, że on jest również i dobry, można z niego wyzwolić. No myślę, że w każdym człowieku jest gdzieś to dobro ukryte, ale nie każdy z nas też miał możliwość wzrastać w rodzinie, która kochała, mieć rodziców, którzy byli przy tym drugim człowieku. I to są konsekwencje, myślę, naturalne konsekwencje tego, no, że człowiek później żyje jak żyje, co nie do końca jest jego winą w 100%. Wiesz, będąc na Stadionie Narodowym i słuchając ojca Boszabory i ciebie, miałem wrażenie, że wszyscy, a to był prawie 50-tysięczny tłum, który tam siedział, byli przepojeni tak wielką energią. Ta energia, myślę, to jest chyba jednak ten Duch Boży, który się wydziela z nas wszystkich, bo przecież tym żyjemy, życie jest samą tą wielką, nadzwyczajną energią, że nie dziwota, że dzieją się cuda. No to jest... Ten duch chyba leczy, prawda? To wszystko, co się gdzieś tam zbiera, ta cała dążność człowieka do tego, żeby modlimy się wszyscy za wszystkim, więc składamy te intencje w jego ręce. Czy ja myślę, że na pewno to nie jest kwestia jakiegoś zbiorowego tłumu, tego, że ludzie się zebrali, te rzeczy się dzieją, bo moje doświadczenie też jest takie, że widzieliśmy, jak Pan Bóg uzdrawia w modlitwie jeden na jeden za kogoś, w pociągu nawet, w centrum handlowym, kiedy modliliśmy się za ludzi. Więc dla mnie to jest spełniona obietnica Ewangelii, gdzie Jezus powiedział, idźcie i głoście.
kiedy będziecie iść i będziecie głosić, że ja jestem ten sam wczoraj, dziś na wieki, że przez moje imię możecie zostać zbawieni, że to ja jestem drogą do Ojca, jedyną drogą do Ojca. Te znaki będą towarzyszyć temu głoszeniu jako potwierdzenie tego, że to było w pierwszym wieku naszej ery, wtedy, kiedy zbór był jeszcze mało doświadczony. Pierwsze to dla niego było. To wtedy tak cały czas nie daje się żadnych znaków, możliwości czynienia cudów, co jest logiczne. A myślał, że tak cały czas będą cuda czynić poganie. To jest wielkie błogosławieństwo. Widzicie, jak tak wielki tłum gromadzi się w imię Jezusa i oczekuje tych rzeczy, które są spisane w Biblii. Proszę Państwa, to jeszcze raz pytam o takie wymierne efekty, ponieważ audycja się nazywa Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja. Dwór chrześcijański potrzebował pomocy. Szpital, no, działa tylko w szpitalu, raduje się fizyczne zdrowie człowieka, natomiast u nas raczej sięga się głębiej do tej duszy, stąd również i twoja. Z uroczystości na Jasnej Górze tak zwana składka na tacę, czyli kolekta, jest zbierana na utrzymanie Jasnej Góry. Prosimy jednak uczestników, by w miarę możliwości zechcieli złożyć w darze symboliczną różę dla Matki Najświętszej, to znaczy ofiarę na utrzymanie jej radia, Radia Maryja. Zawsze do rodziców, a zwłaszcza do mamy, przychodzimy z kwiatami, żeby wyrazić miłość. Przynosimy róże. Teraz tę symboliczną różę na utrzymanie jej radia zechcieliście Państwo przynieść na Jasną Górę i w jej obecności tam złożyć na jej radio. Ofiary te składamy tylko w wyznaczonych namiotach do przygotowanych skarbonek, w kopertach zaklejonych z adresem, imieniem i nazwiskiem ofiarodawców. Jakiś czas po pielgrzymce wszystkim wyślemy podziękowania i to będzie równocześnie potwierdzeniem, że ofiara dotarła do Radia Maryja, Telewizji Trwam, czy na wykończenie budowy świątyni wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bóg zapłaci za każdą pomoc, a przez to dziękujemy za odpowiedzialność, by Radio Maryja istniało, by istniały dzieła, przy nim powstały Telewizja Trwam, świątynia, by została wykończona. Tylko dzięki naszej rodzinie te dzieła istnieją. Oczywiście, jak w przeszłości na różne sposoby wrogowie Pana Boga, Kościoła i Polski niszczyli Kościół, również odbierając dobre imię, a po to, by zniszczyć wiarę. Także dzisiaj kłamstwami niszczą dobre imię Kościoła. Chcą zniszczyć dobre imię Radia Maryja, nas posługujących tutaj. Chcą w ten sposób zniechęcić do współpracy z Radiem Maryja. Czy to się uda, zależy od myślenia każdego z nas. Patrzcie Państwo, co dzięki Wam powstaje. Macie udział w wielkiej ewangelizacji Polski i świata. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Mamy wiele do zrobienia i idziemy z hasłem idźmy i głośmy. Idziemy napełnić się mocą, byśmy razem z Matką Najświętszą nieśli Chrystusa Pana wszystkim ludziom, nieśli wiarę w Niego, aby Polska, każdy Polak, każde Wasze dziecko, Wasz wnuk, każdy rodak w Polsce i świecie należał do Pana Boga i Matki Najświętszej. Był silny Bogiem, a wtedy damy radę, bo Duch będzie wielki. Bóg zapłać. I dziękujemy ofiarodawcom bardzo serdecznie. To między innymi z parafii świętego Mikołaja Siedzina koło Jordanowa.
Maria i Franciszek Słuchowie, Stefania Szczurek, Maria Tępka, Bronisława Trzop, Wanda Trzop, Stanisław Wieczorek, Stanisława Wieczorek, ksiądz prałat Marian Wolak, a także Wanda Dubin, Karolina Hampel, Helena Kaczmarczyk, Zofia i Stanisław Kardelowie, Stanisław Lipka, Maria Lipka, Marianna Lipka, Marek Lipka, Jan Łabas, Stanisław Maj, Agnieszka Małysa, Teresa Małysa, Jan Helena Małysowie, Janina Notor, Jan i Janina Szczypysiowie, Barbara Ryzek, Joanna Stanek, a także Maria Franciszek Słuchowie, Stefania Szczurek, Maria Tępka, Bronisława Trzop, Wanda Trzop. I tutaj już te same nazwiska Stanisława Wieczorek, ksiądz prałat Marian Wolak. Bardzo dziękujemy raz jeszcze wszystkim Państwu, wszystkim wspierającym radio. I teraz Maciej Wróblewski po piosenkach. Ja mam nadzieję, że tutaj że przyjdzie też opamiętanie na PiS, bo nie chcę wierzyć, że także wszyscy ludzie w PiSie, prawda, myślą jak Krzyszko Tomaszewski, czy te inne osoby w resorcie i ci leśnicy, którzy występują, prawda, jako trwale, prawda, i myśliwi u mnie, że przecież leśni. I taka była istota, i to chcę jakby może przypomnieć tutaj, że pan Tomaszewski był szefem związków zawodowych w 1989 roku i przyszedł do nas do okrągłego stołu i prosił nas, żebyśmy przenieśli leśnictwo z Ministerstwa Rolnictwa do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Właśnie po to, żeby chronić lepiej te lasy plantowe. No, teraz pan Tomaszewski w tej chwili zaprzecza idei Solidarności, prawda, którą wtedy przychodzi. Nie rozumiem to, bo pierwsza ustawa w 90 roku, kiedy nowy Sejm, prawda, przeniósł właśnie leśnictwo. I naprawdę jestem przekonany, że istotą pracy leśników to jest ekologia, bo to jest bez ekologii, bez wiedzy ekologicznej. Istotą tego rządu jest odmiana wszystkiego, co było dotychczas, w tym także ochrony środowiska. Bardzo dziękuję. Radosław Gawlik, współzałożyciel Partii Zieloni i były wiceminister środowiska. To jest powtórka. Minister stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych. Dobry dzień dobry Państwu. No i jak się Panu podobało to, co robił wczoraj następca Pana byłego szefa, Pan Prezydent Duda, w związku z wizytą Pana Prezydenta Trumpa w Warszawie? To trudno to ocenić, ponieważ niewiele widzieliśmy, jednak tym aktorem głównym na niego wszystkie światło skierowane mikrofonem. To był prezydent Donald Trump, natomiast robił to, co do niego należało. Nie widziałem to jakieś... Taka 20-minutowa rozmowa, może od tego zacznijmy. W cztery oczy, jaki ona ma sens. To są takie rzeczy, w których nie porusza się w szerszym gronie, bo później oczywiście jest bilateralka, gdzie jest sens od 1 plus, nie wiem, to było 1 ile, bo plus ileś, 5 plus 6, delegacje decydują. Natomiast to jest po pierwsze ten pierwszy kontakt, prawda, no nie muszą się ze sobą oswoić, ustalić to, o czym będą rozmawiać, niezależnie od tego, że takie ustalenia idą równolegle wcześniej. I czasem to są takie rzeczy, które się nie porusza w szerszym gronie, tak? Czy powiedzmy jeszcze publicznie, prawda? To jest takie oswojenie się. Czyli na przykład co to? Myślę, że sprawy delikatne dotyczące właśnie bezpieczeństwa Rosji, może dostaw gazu, chociaż muszę powiedzieć, że wczoraj bardzo mnie zdziwiło, że prezydent Duda nie zareagował, kiedy prezydent Trump obiecał mu sprzedaż droższego gazu, że podniesie mu cenę. Bo dostał komplemencik od razu. Trump z tymi komplemencikami rozwiązałem wszystko od razu. Otwarty negocjator. On jest twardy, on jest znakomity komiwojarzem. Niewątpliwie to wczoraj wyszło. Powiedział tak, no będziemy musieli podwyższyć cenę, ale on jest twardym negocjatorem. I od razu zneutralizował Dudę. Nie sprawia wrażenia prezydenta twardego negocjatora. To raczej kalibabka, prawda? Dobrze się wysławia, natomiast na scenie krajowej to w żadnej sprawie nie okazał się twardym negocjatorem, raczej to powiem zdręczy się szybko, każdej porze dnia i nocy podpisuje, to co mu prezes podsyła. No dobrze, a potem jak pan oglądał przebieg dnia, to jest polski sukces, czy to był tylko teatr Trumpa? To był teatr Trumpa i sukces opcji rządzącym. Chociaż chciałbym powiedzieć, że Trump nas ma. Sukces jakiego rodzaju?
opcji rządzącej, no w sensie legitymizacji przeniesie się tego, co ona robi tutaj, prawda? Poprzednie pielgrzymki, a więc o kilkanaście lat wstecz, czy o 21 lat wstecz, bo to będzie 14 dzień lipca 1996 roku pielgrzymka rodziny Radia Maryja, a później kolejne lata. Dlatego, że Trumpa to istotnie nie interesuje. On nawet nie może powiedzieć tak, jak byli prezydenci Stanów Zjednoczonych o prezydentach Ameryki Łacińskiej, z jakim mamy, prawda, stanowy bliźnictwo, ta Olsanowy bliźnictwo, prawda? To Trump nawet nie może tak powiedzieć, dlatego, że on jest podobny właściwie jak ci prezydenci południowej Ameryki Łacińskiej w swoim czasie, w latach 50. 60. Także to niestety to jest ten sam gatunek. I to jest rzeczywiście bardzo niedobre, bo wiemy, że to, co się dzieje w Polsce, to jest kurs na twardą autokrację, w kierunku takiej autokracji nawet takiej lekko totalistycznej. To, że Trump tego nie dostrzega, to świadczy o nim sam, prawda, że to nie ma najmniejszego znaczenia i może to dostrzega, ale oraz godności narodowej. Wraz z innymi określali wielkość poparcie, internacjonalizmu. Tymczasem jego twórcy dobrze wiedzieli, że naród pozbawiony swojej godności zaakceptuje każdy system władzy, nawet najbardziej zbrodniczy. Może więc nic dziwnego, że dziś po tym wszystkim ktoś ma odwagę powiedzieć twarz temu narodowi, że jego często państwo stanu wyjątkowego i my wchodzimy w takie państwo stanu wyjątkowego, bo mamy do czynienia z takim cywilnym narodem stanu. Trump to pochwalił. I Trump to pochwalił, dlatego że właściwie dla niego to jest bez znaczenia. Dla niego to, co się ważne, to jest tylko pieniądze, jest prawda? I to wyszło, bo właśnie tak fantastycznie jak komiwojażer uwodził Polaków, mówił: jesteście wielcy, jesteście niezłomni, teraz kupujcie naszą broń, kupujcie nasz gaz. Nawet tak, ale musimy ją oczyścić, aby mogła przyjąć Słowo Boże. Aby ewangelizacja na polskiej ziemi stała się pełniowocna. Kiedyś, jak będą jak zawsze my chrześcijanie rozpoczynamy dzieło od nowych, oczywiście, od siebie, od naszych serc. Przez serce człowieka wiedzie bowiem odrodzenie moralne narodu i świata. Taki jest sens nowej ewangelizacji. Jakże bogate jest przesłanie Chrystusa wpisane w dzisiejszą Ewangelię. Wracajmy często do tej treści. Aby Słowo Boże było zawsze owocne, i Trump do tego wyraźnie zachęcał, prawda? On poszedł takim świętkim życiem dla ubogich właściwie. To było coś przykre, bo to było takie... do Jasłowskiego domu naszej matki i królowej. Tych ludzi, którzy prawdopodobnie zawsze duża część rozkładu.